Dzień dobry Państwu. Ostre zawroty głowy, które pojawiają się nagle u osoby dotąd zdrowej, mogą oczywiście oznaczać zapalenie błonnika, które w literaturze bardziej określane jest jako zapalenie narządu przedsionkowego, ale mogą też oznaczać jakieś poważniejsze schorzenie neurologiczne. Objawy takie jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia chwiejności chodu, nietolerancja na ruch, nudności czy wymioty, które są charakterystyczne dla zapalenia błonnika, mogą pojawić się w niektórych ostrych stanach neurologicznych, na przykład w udarze pnia mózgu bądź w udarze móżdżku. Dlatego mając to na uwadze, warto poznać pewne proste testy otoneurologiczne, które pozwolą nam zróżnicować te dwa stany. W poprzednim odcinku omawialiśmy oczopon spojrzeniowy. Oczopon spojrzeniowy jest charakterystyczny dla zaburzeń ośrodkowej części narządu równowagi. I dzisiaj omówimy sobie zjawisko skośnego ustawienia gałek ocznych. Skośne ustawienie gałek ocznych jest to z kolei zjawisko charakterystyczne dla uszkodzeń w obrębie pnia mózgu, ponieważ tam przebiegają takie drogi nerwowe, których uszkodzenie może powodować, że wystąpi właśnie to zjawisko skośnego ustawienia gałek ocznych. I żeby to wykryć, musimy wykonać specjalny test, bardzo prosty test naprzemiennego zakrywania oczu, w skrócie cover test. I teraz pokażemy, jak wykonać ten test. Zapraszamy. Pacjentka siedzi przed nami, ma oczy oczywiście otwarte i w pierwszej kolejności musimy zakryć oczy w ten sposób, obustronnie, przez jakieś 5-6 sekund, a następnie zaczynamy powoli odkrywać naprzemiennie raz jedno oko, zakrywać i drugie oko, odkrywać i zakrywać. I obserwujemy uważnie gałki oczne i obserwujemy, czy wystąpi taki charakterystyczny ruch w pionie. W dół i do góry. Mianowicie, jeśli zaobserwujemy taki ruch gałki ocznej do dołu, jeśli oko zakrywamy, a następnie ruch gałki ocznej do góry, jeśli oko odkrywamy, to świadczy to właśnie o istnieniu tego zjawiska skośnego ustawienia gałek ocznych, które jest charakterystyczne dla uszkodzeń pnia mózgu. Więc dlatego warto wykonywać ten cover test, żeby zobaczyć, czy to zjawisko ma miejsce. Skośnemu ustawieniu gałek ocznych często towarzyszy taka reakcja przechyleniowa głowy, którą możemy zaobserwować w takiej bezpośredniej obserwacji. Mianowicie, czy chory, czy chora przekrzywia głowę w jedną stronę, tak jak w tej pozycji na przykład, albo w drugą stronę, o, tak jak w ten sposób, o, w zależności oczywiście od strony uszkodzenia. Występuje też często subiektywne zaburzenie postrzegania pionu, ale ponieważ jest to zjawisko subiektywne, to nie możemy tego zbadać w takim prostym teście. Idąc dalej, stworzono taki test, który oznaczono skrótem HINT, który obejmuje takie trzy podtesty, które wykorzystują właśnie w różnicowaniu tych stanów ostrego zapalenia, różnicowania, czy jest to zapalenie błonnika, czy też jakiś poważniejszy stan neurologiczny. I ten test HINT składa się z trzech takich podtestów. Test HIT, czyli pierwsze litery HI oznaczają, pochodzą od słowa HIT, czyli test wstrząsania głowy. Head Impulse Test, czyli prosty test wstrząsania głowy, który omówiliśmy w jednym z poprzednich filmów. Bardzo popularny i często wykonywany w ostrych zaburzeniach błędnikowych, to jest ten pierwszy test. Drugi test oznaczony literą N, czyli oczopląs. Jest to prosta obserwacja oczopląsu. I trzeci podtest w tym teście HITS, to jest oznaczony skrótem, oznaczony od liter TS, czyli test skew. Czyli jest to inaczej właśnie ten cover test, który omówiliśmy przed chwilą, czyli test wykrywający skośne ustawienie gałek ocznych. Czyli te trzy podtesty składają się na ten test HINTS, który wykorzystujemy do
różnicowania pochodzenia tych zawrotów głowy. I teraz omawiając szczegółowo, nieprawidłowy test HINTS jest wtedy, kiedy test HIT, czyli to jest ten test wstrząsania głowy, jest ujemny. Oczywiście jest najczęściej ujemny, ale w tym wypadku, w przypadku tego testu HIT, może być mały wyjątek, mianowicie w przypadku udaru w obrębie bocznej części mostu, on może być jednak udatny, ale mając to na uwadze, wiedząc to, możemy to jakby w połączeniu z innymi testami odpowiednio zinterpretować. Drugi test, czyli obserwacja oczopląsu. Tutaj musimy zwrócić uwagę, czy jest ten oczopląs taki bardzo taki patologiczny, charakterystyczny dla zaburzeń centralnych, czyli omówiony w poprzednim filmie oczopląs spojrzeniowy, oczopląs pionowy, bądź oczopląs obrotowy. Oczopląs pionowy to jest taki, w którym gałka oczna pulsuje jakby w kierunku góra-dół w ten sposób. A oczopląs obrotowy to jest taki, kiedy gałka oczna jakby obraca się wokół własnej osi, czyli to jest taki oczopląs takiego szybkiego obracania się wokół źrenicy. I trzeci test, czyli ten test skew, czyli inaczej cover test, test naprzemiennego zakrywania i odkrywania oczu, musi być dodatni, czyli występuje to zjawisko skośnego ustawienia gałek ocznych. No i czyli jeśli mamy taki wynik tych testów, to jest to HINTS niebezpieczny, który może świadczyć o zaburzeniach neurologicznych czy powikłaniach neurologicznych, w tym na przykład takich poważnych stanach jak udar w obrębie pnia mózgu czy mózgu. Dlatego musimy mieć to na uwadze. Natomiast test HINTS charakterystyczny dla zaburzeń błędnikowych jest wtedy, kiedy test HIT jest dodatni, czyli mamy tą charakterystyczną taką sakadę refiksacyjną. W obserwacji oczopląsu mamy oczopląs charakterystyczny błędnikowy, czyli dwufazowy, rytmiczny, ma fazę szybką, fazę wolną i jest poziomy albo poziom obrotowy. I oczywiście ten trzeci test, cover test, jest ujemny, czyli nie ma zjawiska skośnego ustawienia gałek ocznych. Test HINTS jest bardzo czuły. Zakłada się, że jego czułość sięga 98% w pierwszych godzinach po wystąpieniu zawrotów głowy. I w tym wypadku jest czulszy nawet niż rezonans magnetyczny, ponieważ rezonans magnetyczny wykonany w pierwszych godzinach od wystąpienia zawrotów głowy może wyjść prawidłowo, czyli mówimy, że jest fałszywie ujemny. Oczywiście w diagnostyce zaburzeń głowy bierzemy pod uwagę również całokształt innych objawów, ponieważ przy zaburzeniach neurologicznych oczywiście pojawiają się często objawy ogólne, takie jak silny ból głowy oraz objawy tak zwane ogniskowe, objawy neurologiczne, które związane są z uszkodzeniem konkretnie danej części mózgu. Reasumując, ostre zawroty głowy bardzo często mogą oznaczać ostre zapalenie błędnika, ale nie zawsze tak jest. Trzeba mieć to w uwadze, że mogą być też wyniki jakichś poważniejszych stanów czy powikłań neurologicznych. No i warto w tym celu, żeby to zróżnicować, oprócz całokształtu innych objawów, wykonać właśnie test HINTS. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.